So Christmas is over, and I am preparing myself for my upcoming trip to Colombia. I am super excited, and I decided that I will make a little video for you out of that with some relevant Polish vocabulary. Here we have map of the world, and I thought it's a great way to start this video. So we will find out how to see various continents in Polish. Yes, it's my decoration on my wall, and I absolutely love it. So Europe is known as Europa. Europa. Here we are. Africa. Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa. We also call South America Latin America, no? And we call that in Polish Ameryka Łacińska. Azja, Oceania. And of course, I will travel from Poland z Polski to Colombia, do Kolumbii. So here we have suitcases. Okay, yeah, sorry, this one is quite bumped down. That's because my cat was sleeping on it. I suppose he wants to come with me. So this suitcase, one suitcase, is called valizka. Valizka. If you have two, you will say valizki, valizki. Or you can also say bagaż, bagaż. Or in the plural version, bagaże, bagaże. So when we travel, we also need a passport, no? So how do we call a passport in Polish? Very similar. Paszport. Paszport. What is important is that the letter S changes phonetically and the way you write it actually to the double letter, Polish double letter sz. If you don't really know those letters, I recommend you see that video of mine about these letters. Bramka. Pierwszego stycznia 2022 roku na lotnisku w Stambule. Cała podróż od momentu wyjścia z domu 9 godzin. Moje wygodne łóżko, na którym przespałam 5 godzin. Mieszkałam na wyspie Santa Cruz de Tenerife. Wzruszające było zobaczyć na mapie, że przelatuję nad nią. Lądowanie samolotu. Lądowanie samolotu. Flaga Bogoty. Flaga Bogoty. Samolot wylądował. Samolot wylądował. Droga na Monserrate do sanktuarium Monserrate. Przechodziliśmy tutaj przez ulicę z rana. Mało było jeszcze ludzi.
ale w słońcu już było gorąco. Przemiło było iść między palmami, ludźmi w stronę Monserrate. Ta fontanna przebiega przez praktycznie niemalże całe centrum Bogoty. Dach. Drzewa. Wieżowce, wieżowce. Kolejka górska. Jesteśmy teraz na w sanktuarium Monserrate na wzgórzu w Bogocie, które jest symbolem kolonizacji Hiszpanii na Kolumbię. Religii, dokładnie. Tutaj mnie troszeczkę weryfikują dane, których się dopiero uczę. I takie są piękne widoki na stolicę Kolumbii. Chodzimy teraz po schodach wokół sanktuarium, które jest tutaj. I idziemy dalej. W Kolumbii, jak wychodzi słońce, to bardzo mocno grzeje i człowiek się może spalić, tak jak ja. Więc mimo iż rano jest zimno, lepiej ubierać się na cebulkę. Przepiękny widok. Jest to znakomita wycieczka dla każdej osoby, która chce zobaczyć Bogotę z góry. Bo teraz idziemy w dół. Teraz schodzę po schodach, a ludzie wchodzą po schodach. Czyli mamy dwa czasowniki: schodzić, wchodzić. I trzeba uważać, bo można się przewrócić. Jak to mówimy w Polsce, jest to widok zapierający dech w piersiach. Zapierający dech w piersiach.